Siemka, siemka. Witam was bardzo serdecznie na naszym kanale. Urodziny dzisiaj mam, ale to już wiecie. Oglądacie ten film. Oglądacie ten film następnego dnia po moich urodzinach. Niedawno wróciłem z pracy, padam na cycki, więc będę się sprężał. Będą tylko dwie paczuszki, bo nie chcę długiego filmu robić. Za tydzień będzie przegląd staku. Krzyczę, żebyście mnie słyszeli. Co trzeba odłożyć? Czekajcie, co tu weźmiemy? Chciałbym tą paczkę otworzyć. To jest paczka z Polski. I weźmiemy sobie paczuszkę tą. Albo nie tą. Krótko będzie. Ja wiem, co mniej więcej w tych paczkach jest. Tutaj ciekawka, monetka. Tak, adres zamazany. Nic nie zobaczycie. Ha, 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 ha. Mam nadzieję, że mnie będziecie dobrze słyszeć, żeby muzyka nie zagłaszała. Czekaj, ja muszę na ten swój telefon cały czas spoglądać. Tu jest ciekawa monetka. Widzieliście ją na niektórych kanałach. Z certyfikatem. Aha, do góry nogami mam w ogóle. Kokambura australijska. O, tak, tak. Tak, widać ją. Ładna monetka. Z tego co się dowiedziałem, to jest mennica prywatna jakaś, która ją trzaskała. Kupiłem za fajne pieniążki w pudełeczku. Lubię monetki w pudełeczku. Także to. Tu jest paczka z Polski. Silver korektor, o horrender, mam nadzieję, że tu miało coś być właśnie. Tu są mega monety. Mega. I mamy to. Zobaczcie to. Co ja tu mam? Mam dwie monety. O kurde. Od największych dzików w Polsce. Kojarzycie to? Kojarzycie, nie? Ale mega. Mam naklejkę od Adiego. I mam tutaj też monetki. Ciekawe. Zaraz wam wszystko powiem. Ja wezmę się, przybliżę znowu, żebyście nie ten, mnie nie opierdzielali, że nic nie słychać. Nie będę na razie z tego telefonu nagrywał. Jest więcej pracy z kamerką, ale moi widzowie. O, i dostałem ten. Naklejkę w gratisie. Ha, ha, ha. Jestem zmęczony jak zwykle. Nic nowego. Mam tu ogólnie 4 monety. Wszystkie mega. Kurde. Młody. Ja cię zapierdzielę za to pakowanie, kurde. No specjalnie to, kurde, popakował. Jeszcze jest. Cóż my tu mamy? O, tak jest, to jest ta jedna moneta mega.
Kojarzycie tę monetę? Pięknie spatynowana już. No już tak się ten, nie? Ale ładnie już się ten patynuje. Mamy tą monetę. Tu mamy kolejną mega monetę. Kurde, no. Nie wiem, że to celowo zrobił. Tu tam mam kolejną monetę, na którą też długo się czaiłem. I w końcu ją wyczaiłem. Aj. Dobrze, ten nóż jest teraz ten, bo już miałbym po paluchu. Opuszek bym się ściął pewnie. Kurde. O tak. To jest pierwsza moneta w kolekcji. Takie monety jeszcze nie miałem. Jest to meksykański Libertad. Jak dobrze wiecie, jest to najstarsza bulionówka. Widzieliście tą monetę na wielu kanałach. Ja jej nie będę spuszczał. Będę jeszcze tych monet dokupywał. No i teraz to wiecie co, ja to wezmę na tym przetnę, bo tu se kamerę rozwalę, a z modem se porozmawiam przy okazji, za żarty. No kurde, to złośliwy. Tak, jakiś jeszcze ten zapakował po kinder jajku. No nie wiem, że jeszcze to zakleił. No kumacie to? Jaki złośliwiec? Ja pierdzielę. Dobra. Mam tu dwie mega monety. No przecież zaraz to złamię. No, wyszły. Ha, 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 ha. Tak. Mamy tutaj 50 groszy. Czekajcie, sobie wezmę tutaj. Kurde. Mamy tu monetę włoską, to jest 50 czegoś tam. Słuchajcie, monety są nieważne. Ważne jest to, od kogo te monety są. 50 groszy, moneta polska i moneta włoska. Dostałem te monety od dwóch największych dzików, poszukiwaczy skarbów z wykrywaczy metali. Dolną monetę dostałem od Adi Wejherowo. Adiego każdy zna. No a tutaj od największego dzika, który szuka z Adim, od Waldiego. Tak jest, te dwie monety oni osobiście wykopali. Jak wiecie, one nie przedstawiają może jakiejś fortuny, ale dla mnie wartość sentymentalna jest ogromna. Ja je położę obok swojej srebrnej 3 pensówki, którą sam osobiście znalazłem w kapselkach, i z tymi monetami nigdy się nie rozstanę. Także ja jestem mega zadowolony. A
Ale malutko, co? 3 uncje, nie wiem ile, czy to jest uncja, ta Solidarność. Mamy Libertada. Mamy Kukamburkę. Ona jest chyba z tym, ze znakiem smoka mi się zdaje. Bo tutaj to złote to jest sygnatura smoka, jeszcze była też Feniksa. Także... Aha! Jeden z widzów poprosił mnie o polecenie dwóch kanałów i ja te nazwy zapomniałem. Kurde. Ja zapiszę, ja jeszcze wstawię napis, przeczytam ten komentarz i wstawię napis. Jeden to był Inwestujmy w siebie, a drugi był, zapomniałem. Widzicie, jak z moją pamięcią jest? Też jestem zmęczony, jakby już się żaliłem. Także dzisiejsze zakupy, króciutki filmik obiecałem. O kurde, króciutki. Łapki w górę. Za tydzień przegląd staku. Już chyba brakuje teraz na sobotę. Późny, prawie sobota, niedziela. Brakuje zaledwie chyba dwie subskrypcje. Także podejrzewam, że wręcz jestem pewien, że za tydzień będzie już na pewno 500 subskrypcji. I za tydzień będzie przegląd staku. Wszystkie srebra, wszystkie monety, jakie mam, pokrótce wam pokażę. Wszystkie bulionówki premium, cały ten jak ja to nazywam, srebro użytkowe, nieraz używam określenia złom, ale to ten złom jest tak bardziej pieszczotliwy, a nie z pogardą. Aha, właśnie, poczekajcie, dzisiaj coś kupiłem, coś będzie ekstra. Byłem na ryneczku moim ulubionym i kupiłem srebrny pucharek z 1934 roku, nawet w niezłym stanie, fajna cena. Zgodnie się, o tu jest nawet cena, ale to nie jest ta cena, ja zapłaciłem za niego 20 funtów. Sreberko, widzicie tutaj bicie? To bicie tutaj są cztery, tak? Są cztery bicia. O, i tutaj. Drugie z prawej to jest kroczący lew. Sterling Silver. Dołącza do kilonków. Na gumi jagody. Na sok z gumi jagód. Dobra. To tyle. Pewnie czegoś zapomniałem, ale sobie przypomnę raz na następnym odcinku. Wstawię te napisy tych dwóch kanałów. Dobra, nie będę niepotrzebnie przedłużał. Kciuki w górę. Subskrybujcie kanał. Pomaga to bardzo w jego zasięgu. Pamiętajcie, za tydzień przegląd staku rusza projekt Skrzynia Umarlaka. W końcu od miesięcy zapowiadany, od lat rusza. Subskrybujcie. Trzymajcie się i cześć. No i tak, jestem zmęczony i zapomniałem o najważniejszym. Chciałbym podziękować Adiemu i Waldiemu za monetki i za naklejeczkę, super. Dołączy do wizytówki od Rekina. Dziękuję ci, Silver Collector, że załatwiłeś mi tą monetę. Jest naprawdę mega. Z tego co Silver mówił, jeszcze jest ona z jakiejś rzadszy model z jakiejś tam mennicy, nie pamiętam. Tą monetkę zakupiłem od, znacie go wszyscy z Discorda, od Passengera. Dzięki ci wielki Passenger, super cena, świetna monetka, pierwsza monetka w kolekcji. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Polecam wyżej wymienionych. No dobra, nie będę już niepotrzebnie przedłużał. Łapki w górę. Trzymajcie się i cześć.